Ekran główny BlackBerry Playbooka i jego systemu operacyjnego składa się z kilku zasadniczych elementów. Pierwszym i najbardziej widocznym jest lista aplikacji. Podobnie jak w przypadku BlackBerry 6, podzielona na kilka zakładek, których nazwy wyświetlają się na osobnym pasku. Poniżej znajdują się aplikacje, które możemy rozwinąć lub zwinąć. A zakładek jest domyślnie 5, przy czym bez połączenia BlackBerry Bridge mamy ich zaledwie 4. Są to wszystkie ulubione, media i gry. Oczywiście nie musimy dokładnie klikać na nazwę danej kategorii, możemy po prostu przewinąć palcem w kierunku danej zakładki. Ale po lewej na górze znajdziemy obszar powiadomień, na której znajdują się informacje na temat wszystkich wydarzeń, takich jak nowa wiadomość na BlackBerry Messengerze, nowa wiadomość e-mail, rozładowana bateria, niska ilość pamięci itd. itd. Na środku znajdziemy zegar. Po kliknięciu wyświetla się nam kalendarz i alarm. Po prawej znajdują się ikony stanu dla najważniejszych opcji i zadań. Pierwszy z nich BlackBerry Bridge. Drugi z nich odpowiada za blokadę orientacji ekranu. Trzeci za połączenie Bluetooth. Czwarty za połączenie Wi-Fi. Piąty za stan baterii. Natomiast szósty wywołuje menu opcji. Przy każdym z nich możemy kliknąć na znaczek i wyświetlona jest odpowiednia opcja w menu, głównie z tego powodu, że na przykład po kliknięciu na Wi-Fi zostanie wyświetlona jedynie sieć, do której jesteśmy połączeni, którą mieliśmy wcześniej zapisaną. Nie możemy bezpośrednio z tego rozwijanego menu zalogować się do sieci. I to jest właściwie wszystko na temat ekranu głównego BlackBerry Playbooka.